Wyjątkowo wiosennie, ale przede wszystkim świątecznie było na kiermaszu, jaki zorganizował Orlen. Swoje rękodzieła wystawili uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej z Płocka i powiatu płockiego. Stoły uginały się od symboli świąt Wielkiej Nocy, kurczaczki, wianki, ale i piękne ozdoby, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pracowników koncernu. My jesteśmy z warsztatu terapii zajęciowej w Mirosławiu i prezentujemy wyroby naszych uczestników. Mamy palmy, stroiki wielkanocne, kosze, które wyplatają nasi uczestnicy na pracowni wikliniarskiej. Środki, które uzyskamy z kiermaszu, wykorzystujemy na integrację uczestników. Przede wszystkim wiemy, że pracujemy, pokazujemy swoje wytwory i z tego jesteśmy dumni. Władysław jest na pewno zadowolony z tego, że sprzedaje swoje palemki. Ma taką możliwość pokazania się ludziom z Płocka, bo generalnie jest tak, że te placówki pomocy społecznej, one raczej są takie mega hermetyczne, zamknięte, więc jest to takie okno na świat. Możemy przyjechać tutaj, pobyć między inną społecznością, zaprezentować swoje rzeczy. Uważam, że to jest taka fajna akcja, która promuje naszą placówkę, a jednocześnie pokazuje mieszkańcom, jak ważną rzecz robią, tak? Że dzięki temu są sprawczy, dzięki temu lubią to, co robią. No i to chyba o to właśnie chodzi. Co nam daje? No, pomagamy naszym uczestnikom, zbieramy pieniążki na przykład na wyjazd dla nich, na różne wycieczki. W sumie w ramach świątecznego kiermaszu swoje prace wystawiło ponad 20 placówek. Kolejne takie wydarzenie już w grudniu.